Rozumie pani Swietłano Władimirowno, tłumaczył pacjentce młody lekarz leżący na szpitalnym łóżku. Nie jesteśmy bogami i nikt tu nie daje gwarancji. Może pani odmówić, ale myślę, że operacja to wyjście. A czy pana kwalifikacje wystarczą, żeby ją przeprowadzić? Zapytała ona Leonida Iwanowicza, doktora wyglądającego jak student. Jak mam się przygotować? Jeśli chce Pani zostawić jakieś dyspozycje, proszę napisać testament. Podobno ma Pani jakiś biznes. Może Pani wyznaczyć zarządców? Rehabilitacja też nie jest szybka, nawet jeśli ma Pani łagodny guz, a z powodu obrzęku na razie nie możemy tego stwierdzić. Ale będzie Pan w stanie go usunąć. Dopytała Swietłana. Wszystko zrozumiałam odnośnie gwarancji i innych rzeczy, czy to w ogóle możliwe? Takich operacji w tym szpitalu nigdy nie robiono, burknął Leonid Iwanowicz. Ale pracowałem z profesorem, który był innowatorem w tej dziedzinie. Jeśli mi pani wierzy, jestem gotów ją przeprowadzić. Zgadzam się, obiecała świetłana, ale potrzebuje trochę czasu, chociażby kilku dni. W pani przypadku w każdej chwili może nastąpić całkowity paraliż, odpowiedział lekarz. Daję jeden dzień. Dziś pielęgniarka przyniesie zgodę na operację, proszę nie zapomnieć podpisać. Swietłana była zmęczona, opadła na poduszki. Już teraz mogła czuć tylko jedną prawą rękę. Odkąd na plecach wyrósł jej jakiś guz i ucisnął zakończenia nerwowe, ciało stopniowo przestawało słuchać trzydziestoletniej kobiety. Na początku po prostu zaczęła wszystko upuszczać ołówki, długopisy, filiżanki kawy, a pewnego ranka nie mogła już wstać z łóżka. Oczywiście swietłane natychmiast przebadano w najlepszych prywatnych klinikach, ale nie mogli pomóc. Jej szpitalne męki trwały już pół roku i teraz kończyły się w bezpłatnym oddziale dla ciężko chorych pacjentów w jakimś resortowym szpitalu, gdzie zgodziły się ją przyjąć, bez żadnych jednak gwarancji wyleczenia. Dom, który z taką miłością urządzała po zakupie, teraz zamieszkiwała teściowa. Daria fiodorowna swojej nienawiści do synowej nie ukrywała, bo ta była ucieleśnieniem tego, co samej teściowej się nie udało. Swietłana, która z wykształcenia jest pedagogiem, do 30 roku życia stworzyła prawdziwe dziecięce imperium rozrywkowe, obejmujące 20 bawialni w regionie oraz jeden tematyczny park atrakcji. A zaczęło się to wszystko banalnie, od organizowania zajęć edukacyjnych w lokalnym domu kultury 10 lat temu. Od tego czasu Swietłana przekształciła się z zwykłej nauczycielki w prawdziwą bizneswoman. Teraz, podczas przedłużającej się choroby, wszystkimi sprawami zarządzała jej najlepsza przyjaciółka i zastępczyni. Sasza, której Swietłana ufała jak sobie. Natomiast mąż był niezadowolony z tego stanu rzeczy i ciągle nalegał, aby Swietłana napisała mu pełnomocnictwo do prowadzenia interesów. Denis w ogóle ostatnio bardzo się denerwował. Swietłana przypisywała to presji ze strony jego matki i innym momentom. Do niedawna jej mąż był całkiem zadowolony z życia. Nie miał żadnych pretensji, a tu nagle jakby się urwał z łańcucha, żądał, aby żona sporządziła testament na jego korzyść i w ogóle chciał sam zarządzać biznesem. Nawet dzisiaj trudno go było poznać, tylko że pretensje Denis kierował nie do niej, a do lekarza. Jutro zabieram ją do notariusza, dajcie zgodę na wyjście ze szpitala. Krzyczał mąż na korytarzu i w ogóle leczcie albo wypiszcie. A to nie pan decyduje, spokojnie odpowiedział Leonid Iwanowicz. Pacjentka jest jeszcze w stanie sama podejmować decyzję. No to niech już zdecyduje, zgadza się jechać, pytałem, kontynuował krzyczeć mąż. Wolałbym, żeby notariusz przyjechał tutaj sam, odpowiedział doktor. Transport może pogorszyć stan pani żony. A ja mówię, żebyś się zamknął, chłopcze, i nie przeszkadzał, warknął Denis. Inaczej pójdę, napiszę na ciebie skargę do ordynatora i zobaczymy, co będzie. Jak chcecie. Jeśli wam wszystko jedno, niech pisze, że wyjeżdża na własną odpowiedzialność, burknął Leonid Iwanowicz. Sami, jeśli coś, będziecie odpowiadać za jakiekolwiek pogorszenie. A ja ostrzegłem, konsekwencje mogą być różne. Denis odwrócił się i wyszedł. Swietłana w sali westchnęła. Męża kochała, ale nie do końca rozumiała jego zapał z tym testamentem. Ale jeśli to go uspokajało, nie było jej trudno go sporządzić. Swietłana przymknęła oczy i spróbowała zasnąć. Denis wrócił do domu, gdzie czekała już na niego matka. Daria Fiodorowna w bogatym domu, kupionym przez synową, całkiem się zadomowiła i nawet uważała go za swój. Nie ukrywała nawet radości z tego, że znienawidzona synowa jest na łożu śmierci. Swojemu synowi życzyła zupełnie innej partii. Tylko, że Denis, oprócz atrakcyjnego wyglądu, nie miał żadnych innych zalet ani talentów. Musiała pogodzić się z tym, że udało mu się zdobyć tylko swietłanę, która w tym czasie ciężko przeżywała rozstanie z poprzednim narzeczonym i była dość łatwą zdobyczą dla każdego mężczyzny. Tamten chłopak porzucił ukochaną będącą w ciąży na tydzień przed ślubem. Z powodu szoku nerwowego Swietłana poroniła. Po stracie dziecka dziewczyna całkowicie poświęciła się pracy, a Denis, niezbyt mądry, ale gotowy wysłuchać, wydawał się dobrym facetem. No i jak tam, co z nią, uśmiechnęła się Daria Fiodorowna, patrząc na syna. Zgodziła się napisać testament? Tak. Mamo, wszystko idzie zgodnie z twoim planem, odpowiedział jej syn. Ale ja wcale nie chcę zarządzać tym jej dziecięcym biznesem. Może uda się jakoś bez tego. Sprzedamy. Niech ta jej przyjaciółka wykupi. Twoja świetka płaci jej ogromne pieniądze, odpowiedziała Daria Fiodorowna. A w ogóle dobrze, że nie macie dzieci, a jej matka zmarła, więc nie powinno być innych pretendentów do spadku. Tylko nie przesadzaj, synku, bo świetka coś podejrzewa, bądź dla niej milszy. Dobra, ale już mamy dość jej kaprysów. Cały czas chce się leczyć, jakby mało pieniędzy na to poszło. Dobrze, że przynajmniej do tego szpitala przyjęli ją za darmo, na jakiejś kwocie. No tak. Synku, pieniędzy poszło sporo, odpowiedziała Daria Fiodorowna. Ale centra gier działają, pieniążki wpływają. A co z tego, skoro nie mamy dostępu do kont? Ryknął Denis. Zadowałamy się marnymi datkami, a ja chcę dostać wszystko naraz, nie tracić czasu. Matka tylko gniewnie spojrzała na syna. Co z tego, że on chce, ona też miała wielkie plany na te pieniądze. Następnego dnia Denis znowu kłócił się z lekarzem. Swietłana czuła się niezbyt dobrze, a Leonid Iwanowicz nalegał, aby zostawić pacjentkę na oddziale. Ale kobieta z trudem napisała zgodę na wyjazd. To tylko na parę godzin, no nie martwcie się tak, powiedziała błagalnie, obiecuję, że nie będę bardzo naruszać reżimu. Nie rozumie pani, to może znacznie pogorszyć pani stan, odpowiedział jej gniewnie lekarz prowadzący. Oczywiście, testament jest przecież ważniejszy, na pewno dla pani męża. Doktorze, no nie róbmy z tego skandalu, poprosiła swietłana. I tak jest mi niedobrze. Leonid Iwanowicz zirytowany opuścił salę. Rozumiał, że kobieta po prostu ulega mężowi i był kategorycznie przeciwny takiemu jej postępowaniu. Zresztą sam doradził sporządzenie testamentu. Tu Leonid Iwanowicz odczuwał całkiem zrozumiałe poczucie winy. Swoimi nieostrożnymi słowami podburzył męża pacjentki do działania. W tym czasie Denis zażądał przepuszczenia go z wózkiem inwalidzkim. Jego żona nie mogła sama chodzić. Jednak zyskała nowoczesny wózek, zdolny nawet pokonywać schody. W sali czekał, aż ubiorą żonę, potem przesadził ją na wózek inwalidzki i popchnął w stronę wyjścia. W windzie na parter Swietłana patrzyła na męża i myślała, jak długo jeszcze będzie obok. Nie mogła urodzić mu dziecka po tamtym poronieniu i raczej nigdy nie będzie w stanie zostać matką. O tej diagnozie bezpłodności nigdy nie rozmawiali. Przez ironię losu swietłana, uwielbiająca dzieci i świetnie się z nimi dogadująca, została pozbawiona szczęścia macierzyństwa. A Denis marzył o tym, by wszystko jak najszybciej się skończyło. Żona tak długo była na granicy życia i śmierci, że po prostu zmęczył się czekaniem. Lekarze, jak jeden mąż, dawali pesymistyczne prognozy, a ona nadal walczyła. Nawet kiedy przestała czuć prawie całe ciało. Do kancelarii notarialnej trzy przecznice od szpitala szli w milczeniu. Swietłana poprosiła, żeby się przeszli a nie jechali samochodem, bo zbyt dawno ostatni raz była na zewnątrz. Chciała choć trochę poddychać świeżym powietrzem, nawet jeśli składało się z benzynowych spalin. W kancelarii notarialnej już na nich czekano. Za tę wizytę Denis zapłacił niemałe pieniądze, żeby przesunąć kolejkę. Z trudem powstrzymywał radość, w końcu od upragnionego spadku dzieliło go już niewiele. Ale notariusz Stepan Jefimowicz szybko ostudził jego zapał. A gdzie jest wasz świadek? zdziwił się. Nie, oczywiście możemy i bez niego, ale w razie wątpliwości bardzo pożądane jest, aby mieć świadka i jego podpis. Aby potwierdzić dobrą wolę spadkodawczyni. A ja się nie nadaję? Zapytał z irytacją Denis. Co jeszcze tu wymyśliście? Nadajęcie się tylko jeśli sami nie jesteście wpisani do testamentu odparł Stepan Efimowicz. Spadkobiercy nie mogą być świadkami, ponieważ są osobami zainteresowanymi. Dobrze, zaraz kogoś znajdę odpowiedział Denis, czując, jak testament wymyka mu się z rąk. Proszę chwilę poczekać, zacznijcie na razie sporządzać dokumenty. Dokumenty są tutaj, w teczce. Notariusz zaczął przeglądać listę majątku, a Denis wyszedł z gabinetu strasznie zły. Ten niemłody mężczyzna jakby celowo rzucał mu kłody pod nogi. Zresztą, jeśli tak będzie pewniej, to czemu nie? Wyszedł na ulicę i rozejrzał się. Niedaleko stała i coś oglądała w krzakach młoda kobieta, wyglądająca na niezaradną lub bezdomną. Denis zagwizdał, potem krzyknął: Hej, chodź tutaj, mam sprawę, oczywiście, jeśli masz przy sobie dowód. Zapłacę dobre pieniądze za pomoc. A to legalne? dopytała nieznajoma Nie biorę się za przestępstwa. Trzeba tylko poświadczyć testament nic takiego wyjaśnił Denis, przyglądając się dziewczynie. Wyglądała na jakieś 25 lat. Dobrze, jestem gotowa dokąd iść. Denis otworzył przed bezdomną drzwi, wyczuwając przy tym lekki zapach dawno niepranej odzieży, który wyraźnie próbowano zamaskować tanimi perfumami. Skrzywił się, ale nie pokazał swojego lekceważenia. Do gabinetu weszli razem. Bezdomna miała na imię Anna i nawet miała zameldowanie w jakiejś ruderii na obrzeżach miasta. Młoda kobieta dorastała w domu dziecka, a potem jej losy nie potoczyły się najlepiej, utrzymywała się z dorywczych prac, zawsze była przy tym wrażliwa, przygarniała bezdomne zwierzęta, mogła przyjąć chorego bezdomnego jeden z nich właśnie teraz chorował. Potrzebne były pieniądze na leki. Ten chłopiec, który również, jak ona, dorastał w domu dziecka, okresowo z niego uciekał. Znali się od kilku lat. W tym czasie Jan już był w rodzinie zastępczej, ale i stamtąd udało mu się uciec. Chłopak zbyt dobrze pamiętał swoich biologicznych rodziców, dlatego kategorycznie nie chciał szanować i cenić zastępczych. Ale Annie on ufał. Teraz też z okropnym kaszlem przyszedł do niej, żeby się położyć. Swietłana była już bardzo zmęczona, gdy się pojawili. Siedzenie w wózku inwalidzkim było niewygodne, a od duchoty w pomieszczeniu czułam dłości i kręciło jej się w głowie, ale trzymała się dzielnie, spoglądając na męża, który dosłownie promieniał. Notariusz kontynuował wypełnianie dokumentów, teraz już z paszportem włóczęgi, a ta z ciekawością przyglądała się nieznajomej na wózku inwalidzkim. Wyglądała na nieco starszą od niej i nie wydawała się szczególnie chora. Ubrana była drogo, wózek elektryczny, wypasiony, do tego wszystkiego nie pasował medali N, jakiś prosty, niedrogi, raczej wisiorek. Wyglądał zbyt banalnie dla tej damy, ale Swietłana nosiła go jako pamiątkę po mamie, jakby to był klejnot. Nie miała zbyt radosnego dzieciństwa, dziewczynkę adoptowano w wieku siedmiu lat z domu dziecka, a tam trafiła w stanie całkowitej niepamięci. Dziecko po prostu znaleziono na ulicy. Nic więcej o sobie nie wiedziała, poza imieniem. Przybrana mama przed śmiercią podarowała swietłanie ten wisiorek, prosząc, by go przechowywała. Zauważywszy, że włóczęga, którą mąż przyprowadził z ulicy, przygląda się biżuterii, swietłana próbowała zasłonić ją ręką, ale nie zdążyła. Anna nagle zaczęła krzyczeć, wpadła w histerię, a potem rzuciła się na nią i próbowała zerwać ozdobę. O podpisaniu testamentu nie było już mowy. Notariusz, patrząc na zamieszanie w swoim gabinecie, zaproponował obecnym, by przyszli później, ale Anny nie można było już powstrzymać. Skąd Tomasz? krzyczała. Powiedz mi. Powiedz skąd? Anna to wisiorek mojej mamy. Spokojnie odpowiedziała świetłana. Dlaczego tak dziwnie reagujesz? Nie rozumiesz, mam dokładnie taki sam, a raczej miałam. Musiałam zastawić w Lombardzie, ale jestem pewna, że będę mogła go wykupić. No co ty, mama zapewniała, że wisiorek istnieje w jednym egzemplarzu, i jest unikalny, odpowiedziała Swietłana. A ty mówisz, że są co najmniej dwa. Bo swój noszę od wielu lat, nie zdejmując. Więc były dwa, mój oddali w domu dziecka rzekomo od mamy. A może jesteśmy siostrami, które rozdzielono w dzieciństwie? Z nadzieją? Zapytała Ania. Wtedy wszystko jasne, mama po prostu dawała takie wisiorki wszystkim dzieciom. Co to za indyjski serial opowiadacie? Oburzył się Denis. Dość bredni. Tak, Anno, oto tysiąc rubli, możecie być wolna. Ale obiecałeś zapłacić więcej oburzyła się włóczęga. A podpisanie testamentu przecież się nie odbyło to tylko rekompensata za zmarnowany czas. I to za dużo, wyjaśnił jej Denis. Udali się do wyjścia. Swietłana zdołała powiedzieć Annie, w jakim szpitalu leży, zapraszając ją, by kiedyś zajrzała. Pomysł możliwego pokrewieństwa ją zainteresował, ale teraz nie miała sił na rozmowę. Swietłana była całkowicie wyczerpana, wyraźnie przeceniła swoje siły, zgadzając się na wizytę u notariusza. W drodze do szpitala Swietłana próbowała porozmawiać z mężem. Denis, nie martw się, jesteśmy przecież małżeństwem, nie ma innych spadkobierców. Jestem po prostu wściekły odpowiedział. Ta biedaczka po prostu zobaczyła przed sobą bogatą kobietę i postanowiła to wykorzystać. Wymyśliła jakąś szaloną historię o siostrach i wisiorkach Skąd w ogóle masz tę ozdobę mówię ci, mama dała przed śmiercią prosiła, by nosić, nie zdejmując. Twierdziła, że wisiorek jest cenny, wykonany na zamówienie, jedyny egzemplarz. I co tak jest? zapytał Denis, przyglądając się bibelotowi na piersi żony. Nie, oczywiście, to tylko biżuteria, konsultowałam się. Nie wiem, co ta włóczęga mówiła o Lombardzie. A w moim wisiorku nawet metal nie jest szlachetny, to tylko mosiąc takiego nikt nie przyjmie do skupu. Więc może masz rację, chciała po prostu skorzystać choć trochę z przypadkowej bogatej kobiety. Denis zawiózł ją do szpitala, przekazał pielęgniarkom i odjechał. Sytuacja z Anną go niepokoiła. Wynikało, że jego żona teoretycznie może mieć siostrę, która również mogłaby domagać się spadku, a przy tym wyraźnie znajdowała się w trudnej sytuacji życiowej. Jak zawsze w takich przypadkach, zadzwonił do matki. Ta szybko zorientowała się w sytuacji. Najważniejsze, nie dopuść, żeby zrobili test dna, a jeśli świetka umrze, skremujemy ją i zatuszujemy sprawę. Niech sobie potem udowadnia, co chce. Dokładnie, zachwycił się Denis, zawsze wiedziałem, że jesteś najmądrzejsza. Nawiasem mówiąc, testament wciąż nie jest podpisany, a już jutro ma operację i możemy stać się bardzo bogatymi ludźmi. Właściwie to znalazłabym tę kobietę, Annę, widziałeś jej paszport. Nie wiem, zapytaj o adres notariusza, skłam coś, a potem ją zastrasz. Może lepiej ją przekupić? Widocznie potrzebuje pieniędzy, odpowiedział syn, nie wygląda na zamożną. Powiedziałam zastraszyć, więc zrób to, nie rozumiesz, że jeśli raz zapłacisz, Anna pomyśli, że znalazła dojna krowę. Rozumiem, rozumiem, zrobię to, odpowiedział Denis. Rzeczywiście wyruszył na poszukiwania bezdomnej. Licząc na to, że sam ją odnajdzie, Anna znalazła się niedaleko kancelarii notarialnej, żebrała obok rynku. Denis podszedł cicho i zaproponował, żeby odeszła z nim na bok. Anna posłuchała, ale spojrzała na niego z niedowierzaniem. Co, chcecie mi zabrać tysiąc, już nie mam pieniędzy, wydałam je. Posłuchaj, wyglądasz na rozsądną osobę, ale pamiętaj: moja żona jest bardzo chora. Nie można jej niepokoić z byle powodu, dlatego wszelkie wizyty w szpitalu są wykluczone, nawet jeśli myślisz, że to bardzo dobry pomysł lub szansa na znalezienie siostry. A kim pan jest, żeby mi rozkazywać? Wybuchła Anna. Jestem wolnym człowiekiem, chodzę, gdzie chcę. Mogę i w szpitalu być, jeśli co, a wy tutaj coś kombinujecie. Po prostu chronię swoją żonę przed niepotrzebnym stresem, odparł Denis. Nawiasem mówiąc, wolny człowieku, a nie myślisz, że możesz trafić na policję, na przykład za kradzież lub inne przestępstwo, w więzieniu posiedzieć postanowiłaś. A pan mnie nie strasz, odparła Anna. Jestem pojętna, skoro nie chcecie, to obejdę się bez kontaktu z tą waszą żoną, zresztą nie bardzo mi na tym zależało. No i świetnie, a teraz idź, możesz uznać, że łatwo ci się upiekło. Anna ruszyła wzdłuż ulicy, zastanawiając się, jak dziwnie układa się jej los. Jeszcze niedawno nikogo nie interesowała. A teraz są ludzie gotowi ją zastraszać. Anna nie bardzo bała się gruźb, ale kłopoty zdecydowanie nie były jej potrzebne. Kupiła lekarstwo potrzebne Janowi, bezdomnemu chłopcu, który czekał w domu. I udała się do swojej rudery, gdzie przynajmniej było ciepło. Następnego ranka Ania omówiła sytuację z chłopcem, a Jan nagle podsunął niezły pomysł. Skąd wiesz, że nie masz sióstr ani braci? Zapytał chłopiec. Może dowiedz się czegoś w swoim domu dziecka. Ach, tam jest kompletny bałagan z dokumentami były pożary i raz zalano archiwum w piwnicy. W sumie zapytanie o coś oficjalnie jest bez sensu. Chociaż miałam bardzo dobrą wychowawczynię, Sofię Siergiejewną. Można spróbować ją odnaleźć. Tylko musisz się lepiej ubrać, bo wyglądasz, jakbyś prosiła o jałmużnę, doradził Jan. A czym się twoim zdaniem zajmuje cały dzień? Uśmiechnęła się Ania. Właśnie o nią proszę. Dobrze, mam gdzieś rzeczy, które można nazwać normalnymi. Przebrała się i wyruszyła na poszukiwania swojej byłej wychowawczyni. Jan po lekach w nocy kaszlał znacznie mniej, a i gorączka spadła. Dziś można było zostawić go samego, nie obawiając się, że chłopiec umrze z powodu gorączki. Ale w domu dziecka Zofia Siergiejewna już nie pracowała. Była to dość starsza kobieta, nie miała krewnych. Annie powiedziano. Że była wychowawczyni, mieszka w domu starców i nawet uprzejmie podano adres. Kobieta pospieszyła tam. Jej wizytą byli zaskoczeni, ale jednak zaprowadzili ją do byłej wychowawczyni. Ku przerażeniu Anny ta była całkowicie niewidoma. Zofiu Siergiejewno, jak to możliwe? Rzuciła się do niej Anna. Od dawna nic pani nie widzi. Już od paru lat westchnęła kobieta. Wszystko w porządku, nie poddaję się, nawet nauczyłam się alfabetu dla niewidomych, znów czytam książki. A pamiętam mnie pani? To Anna, absolwentka z pani grupy. Oczywiście pamiętam wszystkich swoich wychowanków, uśmiechnęła się Zofia Siergiejewna. Prawda, odwiedzających tu bywa rzadko. To przecież nie jest pensjonat dla rozrywek. Ja też przyjechałam do pani w sprawie, przepraszam, powiedziała Anna. I bez prezentów, proszę wybaczyć. Nic nie szkodzi, widocznie ciężko ci się żyje, westchnęła Zofia Siergiejewna. Opowiadaj, jaki to smutek. Czy przypadkiem nie pamięta pani, jak trafiłam do domu dziecka? Czy nie było ze mną innego dziecka, brata lub siostry? A rzeczywiście, uśmiechnęła się Zofia Siergiejewna. Byłyście dwie bliźniaczki, dziewczynki niecałkiem podobne, ale bardzo zadowolone. Mam siostrę, wykrzyknęła Anna. A dlaczego nas wtedy rozdzielono? Nie, nie zrozumiałaś, odpowiedziała Zofia Siergiejewna. Ta dziewczynka, Ela, zmarła jako bardzo mała, nie miała nawet dwóch lat. Przyjechała do nas już słaba, a potem wybuch pożar w starym budynku sypialnym. Na jego miejscu później zrobiono fontannę. Tak dziewczynka zginęła, nie pozostało nic po pożarze. Nic nie znaleziono po pożarze. W tym czasie nikt tam już nie spał, ale dzieci były umieszczane na kwarantannie. Ela została na zawsze w tych murach. Jaki koszmar, okazuje się, że nawet grobu nie ma? Nic nie pozostało, odpowiedziała wychowawczyni, tylko zawieszka się znalazła, jakimś cudem została zdjęta i ocalała z ognia. Ty też zawsze taką nosiłaś, choć niedrogą, ale charakterystyczną. Anna opuściła dom starców. Mając więcej pytań niż odpowiedzi, udała się do miasta, zastanawiając się, jak dokładniej dowiedzieć się o swojej siostrze. W tym samym czasie Svetłane przygotowywano do operacji. Leonid Iwanowicz postanowił nie zwlekać, ponieważ pacjentka dosłownie po kilku godzinach poza murami szpitala była na granicy życia i śmierci. Noc spędziła już pod respiratorem, a zwłoka mogła ich wszystkich drogo kosztować. Mężowi Swietłany lekarz o tym nie powiedział, obawiając się nowego skandalu. Zresztą doskonale widział, jak ten pragnie szybko otrzymać spadek po żonie i wcale nie marzy o jej wyzdrowieniu. Denis od rana znowu pokłócił się z matką. Siedziała na śnieżnobiałej skórzanej kanapie w salonie i oburzała się nieudolnością syna. No, co z ciebie za prostak, nawet nie potrafiłeś wykonać najprostszego zadania a po prostu zmusić żonę do napisania testamentu. No, czy naprawdę nie można było wcześniej wszystkiego przemyśleć, znaleźć świadków, odpowiednio ją przekonać, żeby na pewno się nie rozmyśliła? Mamo, no jak twoim zdaniem miałem postąpić? Siłą zmusić notariusza do zatwierdzenia tego testamentu? Przynajmniej nie zwlekać do ostatniej chwili krzyknęła na niego matka. Po prostu zlekceważyłeś wszystko, uznałeś, że i tak dostaniesz spadek. Nie ma o czym mówić, przecież ona jeszcze żyje, uśmiechnął się Denis. A ty, mamo, powstrzymaj swoje apetyt. Bo będziesz bardzo rozczarowana, jeśli żona wyzdrowieje. Oto właśnie dlaczego przez te pół roku nie dogadałeś się z lekarzami. Można było już uznać ją za niezdolną do samodzielnego funkcjonowania, albo coś wymyślić i oddać świetkę do domu opieki. Z jej paraliżem i tak potrzebna jest specjalna opieka, a my żylibyśmy spokojnie z otrzymanych pieniędzy, bez żadnych problemów, zauważ. Przecież i tak umrze, odpowiedział leniwie Denis. Powinieneś zobaczyć tego operującego chirurga. Śmiech na sali, chłopak, niedawno skończył studia. Jeszcze ani razu nie operował w tym szpitalu. Widzę, jak potem będzie się tłumaczył. Jeszcze przez jakiś czas omawiali tę sprawę. A potem Denis postanowił pojechać poradę do znajomego prawnika. Nie żeby działał za plecami matki, ale jej niepohamowana chciwość zaczynała go denerwować. Syn już myślał, że łatwo nim poświęci, jeśli na szali będą miliony. Mało tego, już zamierzał napisać testament na wypadek, gdyby matka planowała coś po nim odziedziczyć. Prawnik go szczególnie nie zdziwił. Jako prawny mąż, przy braku intercyzy, Denis rzeczywiście otrzymywał wszystko. I nawet jeśli pojawiłaby się siostra lub inni krewni, w kolejności dziedziczenia szli za nim. To go ucieszyło. Teraz nie musiał obawiać się konkurencji ze strony tej dziwnej bezdomnej. Opuszczając gabinet, Denis zadzwonił do szpitala. Powiedziano mu, że pacjentka została zoperowana, ale znajduje się w śpiączce. O tym, że faktycznie jest w stanie sztucznego snu, lekarz zabronił mówić. Metodę tę opracował jego profesor. Aby dla pacjenta nie był szokiem powrót czucia, wprowadzano go w śpiączkę farmakologiczną. W ogóle Leonid Iwanowicz rozumiał, że ryzykuje, ale robił to świadomie, wiedząc, że wyleczona pacjentka, i to jeszcze taka skomplikowana, będzie dobrym początkiem jego kariery. Anna do wieczora błąkała się po ulicach, nie wiedząc, co ze sobą zrobić, aż zrozumiała, że krąży wokół szpitala. W końcu zdecydowała się wejść do kliniki, ponieważ była przyzwoicie ubrana. W obdartych ubraniach raczej nie wpuszczono by jej nawet na próg. Czas odwiedzin się skończył, ale Ania złapała biały fartuch, maskę leżącą na kanapie, spojrzała na listy pacjentów w salach i udała się na właściwe piętro. Tam, w sali uzurpatorkę zastał Leonid Iwanowicz, który zaglądał podczas obchodu. Kim pani jest i co tu robi? Oburzył się pacjentka jest w śpiączce. Na razie nie wiadomo, czy w ogóle z niej wyjdzie. A gdzie jest identyfikator? Proszę się przedstawić, coś nie kojarzę takiego specjalisty u nas. Niechcący po prostu chciałam z nią porozmawiać, prawie płacząc odpowiedziała Ania. Wydaje mi się, że to moja zaginiona siostra. Ale teraz nie mogę tego sprawdzić, bo jest w śpiączce, nie wyrazi zgody na przeprowadzenie badań, a i pieniędzy, żeby je opłacić, nie mam. No dobrze, chodźmy do mojego gabinetu, fałszywa koleżanko, uśmiechnął się Leonid Iwanowicz. A tak przy okazji, jak się pani nazywa? Ania, odpowiedziała. Nie wyrzuca mnie pan? Samemu nagle zrobiło mi się ciekawie, czy nie jest pani siostrą? Uśmiechnął się lekarz. Sprawdźmy, jeśli jest pani gotowa oddać materiał do testów. Wie pani, w razie potrzeby transfuzji czy czegoś podobnego, krewni by się przydali. Tak, oczywiście jestem gotowa, a długo trzeba czekać na wyniki. Dokładnie nie wiem, myślę, że dwa tygodnie mamy bardzo obciążone laboratorium i to nie dzieje się zbyt szybko. Proszę zostawić mi dane kontaktowe. Jak będą wyniki, zadzwonię. Dobrze, proszę zapisać numer telefonu. I bardzo dziękuję za pomoc. Myślałam, że mnie pan teraz wyrzuci, jeszcze policję węźwie. No, najważniejsze, żeby oddać fartuch moim kolegom. Proszę powiedzieć, że przez pomyłkę wzięła go pani do pralni, bo naprawdę okaże się pani winna kradzieży. Przy okazji, wiecie, ta pacjentka jest zbyt wyjątkowa, by ją stracić. Wasza opowieść o notariuszu i bliźniaczkach po prostu stała się kolejnym kawałkiem układanki w tym obrazie. Opowiecie mi, jak się wszystkiego dowiecie, dobrze? Poprosiła młodego doktora Ania. Naprawdę chcę zrozumieć, dlaczego mamy dwa identyczne wisiorki? Leonid Iwanowicz odprowadził ją i poszedł do laboratorium, aby umówić się na przeprowadzenie testu dna, a już po tygodniu otrzymał całkowicie oszałamiające wyniki. Anna w ogóle nie była siostrą Swietłany, między nimi nie było pokrewieństwa. Sama Swietłana nadal pozostawała w stanie śpiączki, teraz już rzeczywistej. Wyjście z takiego stanu jej organizmowi się nie spieszyło. Choć ogólne odruchy były w normie, a nawet pojawiła się wrażliwość tam, gdzie jej nie było przed operacją. Zostawiając śpiącą piękność na oddziale, w wolnym czasie Leonid Iwanowicz skontaktował się ze swoim byłym kolegą z klasy. Ten pracował w policji, w archiwum spraw karnych i mógł okazać się bardzo pomocny. W ogóle ten przyjaciel, Mark, marzył o karierze śledczego, ale nie był lubiany przez przełożonych. Chłopaka zesłano do archiwum. Mimo braku personelu. Wysłuchawszy opowieści swojego kolegi, obiecał zasięgnąć informacji, ale Leonia tymczasem poinformował Annę, że pacjentka w śpiączce nie jest jej krewną. Ta bardzo się zmartwiła, podzękowała doktorowi i odłożyła słuchawkę. Za to Mark następnego dnia zaproponował spotkanie. Nie chciał omawiać przez telefon tego, czego się dowiedział. A kiedy Leonia wieczorem spotkał przyjaciela na pustkowiu, gdzie ten wyprowadzał psa, sam się bardzo zdziwił. Wyobraź sobie, to sprawa na milion. Jeśli ją rozwiążę, mam prostą drogę do wydziału kryminalnego mówił z podziwem Mark. Ogólnie rzecz biorąc, wychowawczyni Ania rzeczywiście nie skłamała. Był pożar i to jaki wszystkie brygady miasta go gasiły. Dziewczynka i jej siostra miały po dwa lata. Oczywiście nic nie pamięta, ale to nie jest najciekawsze. A co w takim razie? Zdziwił się Leonid. Na pogorzelisku nie znaleziono żadnych śladów zmarłego dziecka. No oprócz medalionu o tym jest w sprawie. Przy czym ta błyskotka nawet nie była nadpalona. Zresztą medalien jest naprawdę interesujący rzecz jednostkowej produkcji. Masowo ich nie produkowano. Czyli medalien porzucono po pożarze, zdziwił się Leonid. A jak to w ogóle było możliwe? I co, nikogo to nie zainteresowało? Zdziwisz się, ale sprawa nie jest zamknięta uśmiechnął się Mark. I dziewczynka, Ela, uznana jest za zaginioną, a nie zmarłą. Rozumiesz, co to oznacza? Czyli były wątpliwości co do jej śmierci i to jakie uśmiechnął się Mark. Rozumiesz, mój drogi Leniu, tu jest taka sprawa. W przeddzień pożaru do domu dziecka przyjechała grupa zainteresowanych gości. Cudzoziemców wtedy jeszcze mogli adoptować nasze dzieci. Choć formalnie w priorytecie były miejscowe rodziny. Ale czasy były mało dostatnie, dzieci brano słabo, a cudzoziemcy, jak mówili świadkowie, chcieli wziąć właśnie te dwie siostry. Wręcz nalegali. Ale coś tam im z dokumentami nie wyszło, dziewczynek odmówiono. I tej samej nocy wybuchł pożar w izolatce, a dziecka więcej nikt nie widział. No cóż, historia. A czemu sióstr nie oddano? Wtedy przecież chętnie szli na rękę cudzoziemcom, tym bardziej za pieniądze. Nie wiem, w sprawie o tym cisza. Przypuszczam, że dlatego, że tam nie było matki. Adoptujący to jakiś samotny facet Robert Pryt, biznesmen. Zresztą u nas w regionie człowiek o takim imieniu posiada fabrykę. I ma córkę w odpowiednim wieku, a żony nigdy nie było. On w ogóle jest bardzo skrytym facetem. Ależ zagadkę postawiłeś, uśmiechnął się Leonia. Teraz się nie uspokoję. Mam jeszcze jedną, radośnie oznajmił przyjacielowi Mark. Przypominasz sobie ten wisiorek, który znaleźliśmy na pożarze. Otóż kierownictwo domu dziecka nie wymyśliło nic lepszego, jak zawiesić go na dziewczynce, którą rano przywieziono z rozdzielni. Udawali, że wszystkie dzieci są na miejscu i nikt w pożarze nie zaginął. Naprawdę myśleli, że to przejdzie. Będą liczyć dzieci po wisiorkach. Rzeczywiście zabawne. Uśmiechnął się Leonid. Wygląda na to, że pożar mógł być tylko zasłoną dymną. A dodatkowo nieźle na tym skorzystał dyrektor domu dziecka, wyjaśnił Mark. Rozumiesz, po pożarze przyznano im pieniądze na remont budynku, a ruiny po prostu zburzono buldożerem, a na wierzchu zrobiono coś w rodzaju suchej fontanny. Za grosze, na pewno nie za duże pieniądze. Z Markiem Leonid rozstał się w pełnym zdumieniu. Komu tak bardzo mogła być potrzebna dwuletnia sierota? I dlaczego wtedy w domu dziecka zostawili jej siostrę bliźniaczkę? Nie spieszył się z opowiedzeniem o tym Annie. Rozumiał, że kobieta swoim wtrąceniem mogłaby wszystko tylko zepsuć. A po kilku dniach. Będąc na drugim dyżurze z rzędu, zachorował jego kolega. Leonid otrzymał wiadomość od Marka. Pisał, że ma kłopoty. Młody policjant nie wdawał się w szczegóły. Jednak kiedy Leonid zajrzał do archiwum w pracy na zmianie, dowiedział się bardzo dziwnych nowin. Marka oskarżono o sprzedaż informacji jakimś ludziom. Jak powiedzieli koledzy, to byli cudzoziemcy, od dawna posiadający rosyjskie obywatelstwo i prowadzący tutaj swoje projekty biznesowe. Oni też poradzili Leonidowi, żeby na razie nie dzwonił do Marka. I tak nie mógłby omawiać ważnych spraw przez telefon. Tym bardziej, że formalnie przyjaciel był pod śledztwem z artykułu o przyjęciu łapówki. I chociaż nie został aresztowany, to został odsunięty od pracy na pewien czas. Leonid zrozumiał, że jest na właściwej drodze i postanowił nie ustępować. Skontaktował się z tym Robertem Prydą. Umówił się do niego na spotkanie rzekomo w sprawie pomocy mecenasa dla szpitala. A sam liczył po prostu spojrzeć na mężczyznę w nieformalnej atmosferze. W odpowiedzi Leonida Iwanowicza zaproszono do domu na wsi. Drzwi młodemu doktorowi otworzyła dziewczyna, na widok której przeszły go ciarki. Była kopią Anny tylko bardziej zadbaną i zamożną. Tutaj nawet nie trzeba było robić testu dna, wszystko było tak oczywiste. Ale Leonid postanowił iść do końca. W drodze do gabinetu biznesmena zobaczył grzebień z długimi, ciemnymi włosami i ostrożnie schował go do swojej teczki. Czekając na ojca dziewczyny, która przedstawiła się jako Eli, Leonid próbował nawiązać z nią rozmowę, ale wszystko było bez sensu. Jego pytania zaniepokoiły Eli. Nacisnęła jakiś przycisk, pojawili się ochroniarze i wyprowadzili gościa. Nawet nie spotkał się z tym Robertem. Ale stało się trochę jaśniejsze: CO wydarzyło się 23 lata temu. Rzeczywiście cudzoziemcom odmówiono adopcji, ale ten Robert jakoś dogadał się z personelem, najprawdopodobniej z tym dyrektorem domu dziecka. Przecież już było jasne, że kierownik nie był zbyt uczciwy. Dziecko przekazano potajemnie, bez dokumentów, a wszystkie ślady zniszczono w pożarze. Leonid był zaskoczony. Jak wszystko okazało się proste, Ponownie oddał dwa próbki do badań dna i otrzymał wyniki. Eli była bliźniaczką Ani, nie było co do tego żadnych wątpliwości. Leonid westchnął i wybrał numer kobiety, którą kiedyś zastał w sali Swietłany. Teraz bez niej się nie obędzie. Na pewno nie zamierzał zostawiać Marka w biedzie. Anna, dobry wieczór, powiedział Leonid do telefonu: Znalazłem twoją siostrę, ale wydaje się, że sam wpadłem w kłopoty. A właściwie nie ja, tylko jeden dobry człowiek. Jak mogę ci pomóc? Zdecydowanie zapytała dziewczyna. Mówisz, że nie masz nic do stracenia, jesteś gotowa na wszystko, aby spotkać się z siostrą. Umówili się na rozmowę w domu Marka. Tam Leonid dowiedział się, że jego przyjaciela najpierw próbowano zastraszyć przez telefon, a kiedy to nie pomogło, sfabrykowano sprawę o rzekome przyjęcie łapówki. Marek wszystkiemu zaprzeczał, nawet wynajął adwokata, który uważał, że szanse na wyjście z sytuacji są dobre. Ale teraz, gdy prawda prawie wyszła na jaw, młody policjant nie zamierzał się zatrzymywać, zaproponował plan działania. Wspólnie udali się na policję, gdzie Ania złożyła oświadczenie, że domaga się sprawdzenia, czy Eli Pride nie jest jej zaginioną przed laty siostrą. Ponieważ była krewną dziewczyny, mogła zostać wnioskodawcą. Informacji o przeprowadzonym ukrytym śledztwie postanowili nie ujawniać. Na policji przyjęto zgłoszenie i skontaktowano się z Robertem, aby umówić się na badania jego córki i jej przesłuchanie na policji. Ale w domu Eli odbyła się osobna rozmowa z ojcem. Tato, czy ja nie jestem twoją rodzoną córką? Wszystko jest trochę bardziej skomplikowane, kochanie, i odpowiedział jej z westchnieniem Robert. Posłuchaj, opowiem ci pewną historię. Właściwie, dawno powinienem był z tobą porozmawiać, ale zawsze bałem się nawet tego doknąć. Tato, nie przeciągaj już, oburzyła się Eli, opowiadaj. 25 lat temu przyjechałem do Rosji robić interesy. Bogaty cudzoziemiec, spadkobierca milionów. Wszyscy wokół uważali mnie za głupka. Próbowali jakoś oszukać, a ja po prostu marzyłem o swoich rosyjskich korzeniach, jak każdy imigrant. Ta tęsknota za brzozami i inne głupstwa, chciałem, żeby dzieci rosły w rodzimej kulturze. A okazało się, że normalną drogą rodzina prajtów się nie rozmnoży. Jestem praktycznie bezpłodny, szansa była tylko w przypadku in vitro. A mój dziadek, właściciel kapitału, miał już dość wybryków wnuka i postawił warunek, że odziedziczę po nim tylko jeśli zostanę ojcem. I jak sobie poradziłeś? zapytała zdziwiona Eli. Przecież się urodziłam. Zamówiłem surogatkę, odpowiedział Robert. Zabieg przeprowadzono w innym kraju. Wkrótce okazało się, że to bliźniaczki, dziewczynki. Przygotowywałem się na wasze przyjęcie, nawet urządziłem pokój w domu. Wówczas surogatka była po prostu wielkim podziemnym rynkiem usług. Kobiecie wystarczyło oświadczyć, że jestem waszym ojcem przy narodzinach dzieci, tym bardziej, że to prawda. Ale coś poszło nie tak, domyśliła się córka. Tak, najpierw ta kobieta, surogatka, okazała się po prostu chciwa, chciała więcej pieniędzy, o czym poinformowała mnie prosto w szpitalu. A ponieważ nie byliśmy małżeństwem, sama rozumiesz. W zasadzie byłem gotów się wykosztować, ale wszystko poszło jeszcze gorzej. Ta kobieta miała jakieś komplikacje, zmarła drugiego dnia po porodzie. Dziewczynki uznano za sieroty i zaczęto przygotowywać do przekazania do domu dziecka. I nie mogłeś nas zabrać? westchnęła Eli. Wydaje się, że jako prawnik powinnam cię potępiać, ale tak mi przykro, tato. To były trudne czasy. Bardzo, córko. Przez dwa lata dosłownie waliłem głową w mur, żeby odzyskać swoje córki. Dałem mnóstwo łapówek, ale były na was jakieś lokalne chętne osoby. W sumie nic się nie udawało. W wieku dwóch lat trafiłyście do domu dziecka. Tam łatwiej było się dogadać, ale akurat wybuchł kolejny skandal z zagraniczną adopcją. A ja jeszcze nie spełniałem wymogów. Samotny mężczyzna bez żony, w sumie szanse dążyły do zera. Jak w końcu udało ci się mnie zdobyć? zapytała Eli. I dlaczego zostawiłeś siostrę w domu dziecka? Udało mi się dostać tylko jedną z Was. Ciebie zarejestrowała jako swoją córkę moja dawna przyjaciółka. Mnie wpisano jako ojca. Zmieniono ci datę urodzenia, ustawiono trochę wcześniej. I udawano, że dziecko urodziło się dawno, tylko ojciec się nim nie zajmował. Twoja siostra Ania została w domu dziecka. Ona mnie szuka, powiedziała Eli. Prawdopodobnie będzie lepiej, jeśli się spotkamy i porozmawiamy. Nie mam nic przeciwko. Zawsze myślałem, że dwie córki są lepsze niż jedna, odpowiedział ojciec. Następnego dnia Eli przyjechała na posterunek policji i spotkała się z Anną. Ta zgodziła się wycofać oświadczenie, że rzekomo pomyliła się. Byleby tylko nie podnosili tej dawnej sprawy. Eli bardzo bała się, że swoimi działaniami zaszkodzi ojcu. Ania również przyjęła jej argumenty, ale zażądała pomocy w rozwiązaniu swojego problemu. Przeciwko mojemu przyjacielowi, policjantowi z archiwum, na polecenie twojego ojca otwarto sprawę o łapówkę. Chcę, żeby została umorzona. Oczywiście, nie martw się, tata już się tym zajmuje, uspokoiła siostrę Eli. A tak przy okazji, gdzie jest twój wisiorek? Chcę zamówić nam nowy parę. W lombardzie, burknęła Ania. Wiesz, bywają i trudne czasy. Wszystko, siostrzyczko, one się skończyły. Ty też możesz zmienić nazwisko. Będziesz Pride. Tata przyzna ci kapitał, wszystko będzie dobrze. I oczywiście przeprowadzisz się do nas do domu. Nie mieszkam sama, ostrożnie powiedziała Ania. Jest jeszcze chłopiec, na ciągle ucieka z domu dziecka. I jego zabierzemy, obiecała Eli tylko lepiej oficjalnie. Dobrze, wtedy jestem gotowa. Ania wciąż nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Tego dnia było wiele łez i wyjaśnień. Robert opowiadał swojej drugiej córce o ich rodzinie. Obiecał, że na pewno zdobędzie dla niej wszelkie przywileje. Ania również opowiedziała o swoim życiu, wprawiając ojca i siostrę w przerażenie. A kiedy rozmowa zeszła na temat świetłany, która leżała w szpitalu. Wszyscy natychmiast zapragnęli poznać tę uroczą kobietę. Bliżej nocy Ania zadzwoniła do marka, z którym już od dwóch dni prowadziła ożywioną korespondencję w komunikatorze. Wyobraź sobie, szef mnie przeprosił. Powiedział, że oskarżenie było fałszywe kontrola, te sprawy. W sumie, teraz jestem świetnym pracownikiem i mogę znowu ścierać kurz w archiwum. To wspaniale uśmiechnęła się Ania. Poza tym, ty tam nie ścierasz kurzu. Zrobiłeś takie śledztwo dla mnie, że każdy detektyw BY pozazdrościł. A co z tego i tak to nie pomogło w mojej karierze westchnął Marek i nagle zmienił temat. Masz strach przed psami. Nie, odpowiedziała Ania z uśmiechem. A o co chodzi? Po prostu chcecie zaprosić na spacer. A mam psa, dlatego pytam. Nie ma problemu, wyznacz miejsce i czas, a tam się zobaczymy i wszystko się rozstrzygnie. Może od razu zaprzyjaźni się z twoim psem. Umówili się na randkę następnego dnia, a Ania zasnęła w nowym domu. W oddzielnym pokoju na parterze już chrapał chłopiec. Lekarz go zbadał, przepisał leki, a Robert rozpoczął procedurę przyjęcia chłopca pod opiekę. Tym razem jemu, solidnemu biznesmenowi z dobrą reputacją, raczej nikt by nie odmówił. W szpitalu w tym samym czasie również rozgrywały się wydarzenia. Podczas nocnego dyżuru Leonida Iwanowicza zawołała do sali pielęgniarka. Pacjentka, która była w śpiączce przez ostatnie tygodnie, w końcu się obudziła. Lekarz z radością pobiegł do sali. Swietłana oczywiście była jeszcze słaba i niezbyt dobrze koordynowała nawet swoje ruchy, ale już rozumiała. Ręce i nogi znowu wszystko czuły. Paraliżu już nie było, operacja rzeczywiście się udała. Dziękuję, doktorze, wygląda na to, że mnie pan uratował. Ależ skąd zawsze warto próbować? Nie jestem z tych, którzy się poddają, odpowiedział Leonid Iwanowicz. Teraz najważniejsze, żeby nastawić się na rehabilitację. Przy okazji gus został zbadany, okazał się łagodny. Czyli i tu szczęście dopisało, uśmiechnęła się Swietłana. Tak, a twoim krewnym, którzy tak się rzucali na spadek, nie bardzo. Już tu próbowali wymagać ode mnie zaświadczeń. Jakie oni mają zdolności? zapytała Swietłana. Właśnie tak, odpowiedział Leonid. A jeszcze żądali, żeby was odłączyli od aparatury i więcej nie męczyli. Nieźle, westchnęła Swietłana. No cóż, jakoś to przeżyje. Lekarz ułożył swoją pacjentkę wygodniej i wyszedł, obiecując wrócić rano z obchodu. Przez następne kilka dni poświęcał Swietłanie szczególną uwagę. Trzeba było zrozumieć, na ile wszystko wpłynęło na jej organizm. A rehabilitacja teraz przebiegała zupełnie inaczej, bardziej aktywnie. Pewnego dnia w drzwiach sali pojawiła się uśmiechnięta Ania. Postawiła w przyniesionym przez siebie ważonie bukiet kwiatów, położyła na stoliku obok łóżka gruszki i jabłka, a potem wyciągnęła się i gwałtownie objęła Swietłanę. Ta przyjrzała się młodej kobiecie. Byłej żebraczki w łachmanach nie dało się poznać. Teraz była ubrana schludnie i stylowo. Włosy, umyte do połysku, najwyraźniej były w rękach drogiego mistrza. Oczy błyszczały, a na szyi lśnił złoty wisiorek, przypominający ten, który nosiła sama swietłana. Wygląda na to, że masz duże zmiany, uśmiechnęła się. Bardzo się cieszę. Opowiesz. Och, wiesz, gdyby nie twój wisiorek, powiedziała zamyślona Anna, w sumie wszystko naprawdę się zmieniło. Zobacz, mam teraz siostrę bliźniaczkę. Och, jak jej szukaliśmy, to osobna historia. A propos, twój lekarz Leonid to prawdziwy bohater, bardzo pomógł w tym. I teraz idę na randkę z przyjacielem. No proszę, uśmiechnęła się Swietłana, to bardzo dobre wieści. A moje małżeństwo, wydaje się, rozpada się i nie ma szans na jego uratowanie. Wiesz, z takim mężem nawet bym nie próbowała i odpowiedziała Anna. Zacznij od nowa i tyle. Pożegnały się, ale Ania obiecała jeszcze wpaść. Swietłana była jej bardzo sympatyczna. Następnym gościem był Denis, który był bardzo niezadowolony z tego, że żona w ogóle się obudziła i doszła do siebie. Swoje niezadowolenie wylał na lekarzy i pielęgniarki, a potem wyraził je w sali żony. No co, jednak zmieniłaś zdanie co do umierania? stwierdził od progu. Tyle czasu w śpiączce, nie każdy to wytrzyma. No, oczywiście, mruknęła Swietłana. Widzę, że jesteś zasmucony głównie tym faktem. No, właściwie mogłaś wcześniej zadbać o to, żebym zarządzał pieniędzmi i majątkiem na wypadek choroby żony, krzyknął na nią Denis. A tak, siedzimy z matką bez pieniędzy, o czym ty w ogóle myślisz? No, twoja mama mogłaby żyć na własne pieniądze, na przykład, uśmiechnęła się Swietłana. Albo ty coś zarabiać zamiast siedzieć na karku żony. A tak to mówisz wybuchnął mąż. Tyle czasu mnie wykorzystywałaś, a teraz ceo. Ale Swietłana po prostu zamknęła oczy. Nie chciała już dłużej słuchać oskarżeń i usprawiedliwień męża, zdecydowanie postanowiła się rozwieść, jak tylko stanie na nogi. Ale na razie do tego było jeszcze daleko. Denis wściekły wypadł z sali. Po nastroju żony doskonale wszystko widział i rozumiał. Nie trzeba było wykazywać się cudami przenikliwości, żeby to zrozumieć. Denis wybrał numer matki. Ona nie tylko doszła do siebie, ale wygląda na to, że planuje rozwód. To wszystko twoja wina. Na pewno od razu rzuciłeś się z pretensjami i oskarżeniami tam. Gdzie trzeba było okazać czułość i troskę, krzyczała na syna Daria Fiodorowna. Tyle lat niczego nam nie brakowało, a teraz, Ceo. Będziemy wegetować w biedzie? No w kogo ty jesteś taki nieudolny, Ceo? Właściwie to ty też mogłaś okazać jakieś oznaki współczucia dla synowej. A teraz ona uważa, że sami powinniśmy opłacać rachunki. Widocznie dlatego, że nie siedzieliśmy ze smutnym wyrazem twarzy przy łożu umierającej. Rozumiem, odpowiedziała surowo Daria Fiodorowna. Teraz masz adres domu, pojedziesz tam, spotkasz osobę. Otrzymasz ampułkę, z nią wrócisz do domu, bardzo ostrożnie. Słyszysz, tylko jej nie rozbij. Dobrze. Zrozumiałem. A po co to? Dopytał Denis, zdając sobie sprawę, że sprawa nabiera niebezpiecznego obrotu. Co jest w tej ampułce? Ty przede wszystkim nie żądawaj tych pytań o która przekaże ci ampułkę. I w ogóle niczego od niej nie pytaj, burknęła matka. Dobrze, zrozumiałem, odpowiedział Denis. Wkrótce na jego telefon przyszedł adres. Udał się na spotkanie z osobą, do której wysłała go matka. Denis w ogóle nie zamierzał się zastanawiać, jak poważna jest sytuacja, po prostu chciał ją załagodzić. W gruncie rzeczy nie było gotowego rozwiązania. Przez kolejne dni Teściowa regularnie dzwoniła do szpitala i pytała o stan świetłany. Taka uwaga nie pozostała bez odpowiedzi. Leonid Iwanowicz zarządził ograniczenie liczby osób, które mogły wchodzić do sali jego pacjentki, a Ania, dowiedziawszy się o tym, zgłosiła się, by czuwać przy w ciągu dnia. Dużo rozmawiały i w ogóle miło spędzały czas. Po tygodniu, gdy dowiedziała się, że Swietłana ma zostać przeniesiona na inny oddział na rehabilitację, jej teściowa zaczęła się denerwować. Zażądała, aby syn natychmiast przystąpił do realizacji jej planów. Kobieta była wściekła, że ktoś ośmielił się ją przechytrzyć. Denis z ampułką, o której zawartości nic nowego się nie dowiedział, udał się do żony. Jako najbliższego krewnego go wpuszczono, a Ania wyszła. A raczej udawała, że opuściła salę, pozostając za drzwiami. Swietłana dość szybko zmęczyła się towarzystwem męża. On tylko potrafił rozmawiać o tym, ile pieniędzy wydał i gdzie jeszcze trzeba zapłacić. Swietłana przymknęła oczy i zdrzemnęła się, przyjmując wcześniej przepisane jej leki. Wkrótce przyszła pielęgniarka, zmieniła kroplówkę. Potem Denis, pozostając sam z żoną, zaczął coś dodawać do roztworu, który kapał jego żonie. Do sali wpadła Ania, z nią pielęgniarka i lekarz. Kroplówkę ponownie wymieniono i wezwano policję. No co ty narobiłeś, Deniska? Westchnęła swietłana, patrząc mężowi prosto w oczy. Czyżby chęć zysku całkowicie wyłączyła twój mózg? Ja w ogóle nie wiem. Co tam jest? Może witaminy, żebyś szybciej wyzdrowiała? krzyczał. To wszystko wymyśliła matka ją aresztujcie. Dzięki za radę, sami byśmy na to wpadli odpowiedział mu śledczy. A w jakim celu dokonał pan tego zamachu? Czy nie można było po prostu spokojnie się rozwieść? Przecież ona dosłownie siedzi na pieniądzach krzyczał mąż, całkowicie tracąc nad sobą kontrolę. Czy pan rozumie, co się dzieje? Siedzi rozpasana, dziecka nie może urodzić, nic i tylko powiększa swój biznes, domy, samochody kupuje, a ja chodzę i nic nie mogę z tym zrobić. Jak pan uważa, czy to normalne siedzieć na karku żony i czekać, aż umrze? Marzyć. Liczyć na testament? No. Z tym to nie do mnie, uśmiechnął się policjant. Wie pan, mógłby pan sam robić karierę, rozwijać się, cokolwiek innego, a zamiast tego siedzi pan i cierpi. Może ona po prostu dużo pracuje. Denisa zabrano, a gdy ekspertyza wykazała, że w ampułce znajdowała się śmiertelnie niebezpieczna trucizna, zdolna zatrzymać pracę serca, zatrzymano także Darię Fiodorownę. Teściowa nie była zbyt zadowolona z tego faktu. W swoich marzeniach już dzieliła z synem spadek żony, a wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Matkę i syna wysłano za kratki. Czekał ich proces, dowodów było wystarczająco dużo. Krewni świetłany chętnie topili się nawzajem, opowiadając o tym, jak kto planował przestępstwo. Każdy starał się wybielić siebie, ale to tylko pogarszało ich sytuację. Jak tylko swietłanę wypisano, złożyła pozew o rozwód. Zaświadczenie od śledczego pomogło jej szybciej rozwiązać ten problem. Leonid Iwanowicz, którego młoda kobieta teraz po prostu nazywała po imieniu, bardzo martwił się o jej dalszą rehabilitację, tak bardzo, że przy wypisie po prostu przewiózł ją do siebie do domu. Tak było mu łatwiej kontrolować, czy pacjentka wykonuje zalecenia. Poza tym, swietłana bardzo mu się podobała. Między nimi nawiązał się związek. A gdy tylko wybranka całkowicie wyzdrowiała, Leonid oświadczył się jej. Kiedy jej mężczyzna poszedł do pracy. Swietłana zadzwoniła z tą nowiną do Ani. Wyobraź sobie, chyba znowu wychodzę za mąż, powiedziała wesoło Swietłana. Będziesz druchnął. EM, tu mogą pojawić się trudności, odpowiedziała Ania. Rozumiesz, właśnie miałam do ciebie dzwonić. Marek wczoraj wręczył mi pierścionek i oficjalnie poprosił ojca o rękę jego córki. Wszyscy tu się popłakaliśmy, sama rozumiesz, nie było czasu na telefony. No, ale przynajmniej się zgodziłaś. zapytała świetłana przyjaciółkę. Czy zamierzasz dać narzeczonemu porządnie się zdenerwować? No co ty? Roześmiała się Ania. Marek by mnie od razu przejrzał. Przecież jest prawdziwym detektywem, choć spędza swoje dni w archiwum. Wyobraź sobie, Marek zamierza napisać kryminał w wolnym czasie. Wydaje mi się, że nawet wiem, o czym będzie pierwsza książka. A co powiesz na pomysł zorganizowania podwójnego ślubu? Zapytała Swietłana. Możemy urządzić ceremonię plenerową albo po prostu złożyć wniosek w tym samym dniu. Super. Jestem pewna, że moi też będą zachwyceni, ucieszyła się Ania. Musimy się spotkać i to wszystko omówić. Jadę do ciebie. Czekaj. Miesiąc później w mieście odbyło się jedno z najbardziej wystawnych wesel. Wychodziła za mąż córka jednego z najbardziej znanych biznesmenów w regionie, a razem z nią ze swoim narzeczonym do ołtarza poszła właścicielka największej sieci centrów rozrywki dla dzieci. Obie panny młode były absolutnie urocze. Wybrały suknie podobne w fasonie i cała ceremonia okazała się bardzo piękna. Nie zepsuła jej nawet Eli ze swoimi poradami prawnymi. Proponowała, aby obie panny młode wcześniej podpisały intercyzy. Ale zarówno Ania, jak i świetłana były całkowicie pewne swoich narzeczonych. Nie zamierzały się rozwodzić. Plany miały żyć długo i szczęśliwie, więc tylko się śmiały i radziły Eli rozejrzeć się wśród gości. Może gdzieś już czeka na nią los w postaci przystojnego dentysty lub adwokata, ale wokół byli głównie biznesmeni. Uroczystość zakończyła się wspaniałym pokazem fajerwerków, a potem obie pary poleciały w podróż poślubną nad morze. Byli całkowicie szczęśliwi i dlatego nie chcieli niczego więcej. Swoją wierną zastępczynię, która prowadziła interesy podczas jej nieobecności, przed odlotem Swietłana awansowała na wspólniczkę, przekazując jej część swoich udziałów. Z powrotem z urlopu pary wróciły całkowicie uskrzydlone. A jeszcze pół roku później przyjaciółki z dość zaokrąglonymi brzuszkami wesoło spacerowały po parku. Jeśli podobała ci się historia, liczę na Twoje wsparcie przyciskiem kciuk w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, ale dla mnie to niezwykle ważne. Z góry dziękuję i do widzenia.